Cześć. Na antenie Radia SK, no również to możecie sobie zobaczyć wszystko na stronie lechia.net. No ale dzisiaj Gwizdek już sobie był, a na boisku tylko jedna drużyna jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto pan jest? A taki z Arki Gdynia jeden. Taki z Arki Gdynia jeden, konkretnie do który? Maciej Szmatyk. O matko! Łatwo go przewrócić chyba, co, w tym momencie? No, jednak liga angielska pokazuje, że nie tak łatwo. Słuchajcie, Lechia dołączyła. Dzień dobry. Co to za spóźnienie, co? Utknąłem w korkach teraz dzisiaj rano. Niemożliwe, no. To znaczy, kolega z Arki miał dalej, no. Wbrew pozorom, że nie. No właśnie. Kurczę, też zasypiasz na treningi w ten sposób, czy nie? Treningi macie później troszkę. Znaczy nie, na treningi spotkam się godzinę przed, a ja jako piłkarz dochodzący po kontuzji dwie godziny przed, także... Tak? Także... Powoli dochodzisz po prostu. No właśnie. Cokolwiek to znaczy bardzo dwuznacznie w tym momencie. No może i tej noży. To tak a propos, mamy pytanie od Gosi. W sumie pytanie do Lechi, ale do obu chyba tutaj kolegów. Co z seksem przed meczem? Można czy nie? Gośka się pyta. Znacie Gośkę może? Gośki nie znam. To nieważne, no jakieś, nie. Można czy nie? Podejrzewam, że kto co lubi. No, jednym służy, drugim nie służy. Tak, no a teraz żeby... derby, niedziela. Trzeba się tutaj przygotować porządnie. To jak karga się przygotuje? Można czy nie? No to może przed derbami służy. No. Tak? A tutaj? W Lechii? Ja myślę, że wskazane. Wskazane? Tak. Jest. Bo są różne szkoły, nie? Zgadza się. Derby, Lechia, Gdańska, Arka Gdynia. Teraz chciałem zapytać was o samochody, bo trochę tak właśnie, no, główny środek transportu o tej porze. Marek, twoje autko, to pewnie Skoda, co? Nie? Nie, to już nieaktualne, miesiąc temu Skoda, teraz Suzuki Grand Vitara. Aha, ale w korkach się stoi tak samo, co? Tak samo, obojętnie jaka marka i jaka klasa samochodu. Maciek, czym przyjechałeś? Przyjechałem Opel Mastro, wyczką. I też stajesz w korkach? No nie da się ukryć, że nie przefrunąłem. No to sprawdzimy w takim razie, gdzie staliście teraz. Marek, którym jechałeś i gdzie stałeś? No stałem na ulicy Słowackiego, czyli... Dzień jak co dzień. I pozdrawiamy malujących pasy teraz na Polankach, nie? Tak, na Polanki nie malują pasy. Świetna pora, no, na to, żeby malować pasy, to szczerze deszcz ma padać, no. Pytamy kolegę z Lechii, czego się obawiacie ze strony Arki? Nie, niczego się nie obawiamy. Strach jest nam obcy. Gramy o 3 punkty i tylko to nas interesuje. Maciek? Wiesz co, Marek, przepraszam, taką ciekawą rzecz znalazłem na stronie Lechia.net. Jutro obchodzisz ciekawą rocznicę, prawie że okrągłą, 15. Kiedy pierwszy raz zagrałeś w Lechii Gdańsk. No to fajnie. No. Kolejny argument, żeby trener powołał mnie do tej 18. No właśnie, będziesz grał w niedzielę czy nie? No nie wiadomo, trzeba trenera się spytać. Ja trenuję z zespołem, zobaczymy. Jak trener oceni moją aktualną formę, czy będę pomocny. Czyli skład jeszcze nie jest ustalony na niedzielę zupełnie, tak? Oczywiście, pełna niepewność na pewno do soboty. To zawsze tak jest trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili? Szczerze mówiąc, nie wiem jak zawsze, wiem jak od miesiąca. Aha. Jest mniej więcej wykrystalizowany skład, ale ta 18 to jest nic pewnego jeszcze. A to jest po to, żeby utrudnić przeciwnikowi rozpoznanie wroga? To już prawie wojskowa terminologia nam się pojawia. Trzeba trenera się spytać. Ja myślę, żeby w pełni utrzymać mobilizację wszystkich zawodników. Aha, żeby sobie po prostu jedni nie odpuścili na laurach, tak? Znaczy, jeśli chodzi o derby, na pewno nie będzie odpuszczenia. No to pociągniemy jutro za język w takim razie trenera, czy zagrasz w tym meczu. Mamy pytanie od słuchacza, od Piotra. Czy Marek cieszy się z powrotu do Gdańska? Ciekawe, co miałbyś teraz powiedzieć, no. Oczywiście, że się cieszę. Wychowałem się tu praktycznie do 20 roku życia. Grałem w Lechii, znam smak również derbów, bo grałem w drugoligowych derbach. Tych tutaj jeszcze nie grałeś takich, tak? Na tym najwyższym poziomie. No, na najwyższym poziomie nie, bo... Chciałoby się, nie? No pewnie, żeby się chciało. Korci strasznie. No mam nadzieję, że będzie mi dane, jak nie, to będę musiał czekać do rundy wiosennej. Znaczy, żeby piłka dobrze chodziła. A to bardzo możliwe, że tak będzie w niedzielę. No to fajnie. Właśnie 8 stopni ma być i takie chmury coś nam może pokropić, chociaż też słońce jest zapowiadane. Widoki na to, że się nam pogoda dzisiaj poprawi. Nie zapozna się z naszym stanem przygotowań do Euro. W samo południe pojawi się na naszej głównej arenie mistrzów w stadionie. To dla was duży plus chyba, co? No tak, wszystko przemawia za nami.
te poprzednie mecze, wsparcie kibiców, także no tylko zwycięstwo. Maciek, ale wy się tam nie poddacie, nie straszne wam to? Nie, na szczęście poprzednie mecze nie mają żadnego wpływu na niedzielne spotkanie, także my wierzymy też tylko i wyłącznie nasze zwycięstwo. Chłopaki, to jaki będzie wynik? Zwycięstwo Arki. Zdecydowane zwycięstwo Lechii. Marek kiwa głową. To ja życzę powodzenia obu drużynom. Nie ma. A jak to jest w ogóle tak w życiu prywatnym? Czy macie wykupione wszystkie pakiety sportowe w kablówkach i oglądacie też piłkę nożną, czy po prostu już macie dosyć, bo to taki zawód męczący, już mam dosyć, w domu nie chcę? Ja wbrew pozorom coraz mniej piłki oglądam. A jednak. Mimo, że mam gdzieś tam pakiet z Kanal Plus, to naprawdę jakieś wybiórcze mecze, a czasami to te piłki mam dość, również z Ligą Mistrzów. Wystarczy, że z trenerem naoglądacie się tych pewnie meczy, co? No, nieraz, no omijam, bo zwyczajnie już, no nie chce mi się oglądać, faktycznie tej piłki już jest nieraz przez. Gazetę zaczynasz od strony sportowej, czy też nie? Nie. Czyli normalne podejście. Normalne. Jeśli to jest normalne podejście, to normalne. No chyba tak, bo to nie jest takie zboczenie aż to. O, Marka, jak to jest? Znaczy, mecze oglądam teraz po przyjeździe z Grecji coraz mniej. Mam oczywiście pakiety sportowe. Czasami chcę dużo oglądać, ale jednak żona trochę stopuje mnie. A jednak, to wodę leci. Tak. Dwa telewizory trzeba mieć po prostu, no. I dwa pakiety wykupione. Wolę skoncentrować się na życiu teraz. Na żonie. Zgadza się. To powiedział, masz jakąś taką ulubioną drużynę, której kibicujesz, zagraniczną? Barcelona. Tak? Tak. I śledzisz ich poczynania? Tak, no, nawet dane mi było na żywo śledzić, przekonać się, jak potrafią grać. Mamy pytanie, czy Marek pamięta bramkę, jaką strzelił Lechi grając w Wiśle i reakcję kibiców? Oklaski, co wtedy czuje zawodnik i czy myślał wtedy o powrocie do Lechi? To takie trochę głupie zdarzenie, nie? Strzelić swojej drużynie gola, co? No to była ciężka sprawa, bo wiadomo, Lechia była w ciężkiej sytuacji, też broniła się przed spadkiem i powiem szczerze, że ciężko mi było na sercu. Nóż w plecy taki prawie, no. No nie był to nóż w plecy, bo jeszcze były kolejki do rozegrania i wierzyłem w chłopaków, mogę tak powiedzieć. Ale kibice jakoś ci odpuścili chyba, co? Skoro to oklaski. No nie była to jakoś bramka przesądzająca o spadku Lechii do drugiej ligi, także było dużo kibiców też Wisły Kraków na stadionie akurat wtedy. No mówię z ręką na sercu, że ciężko mi było strzelać tą bramkę, ale grałem wtedy dla Wisły Kraków i walczyliśmy też o Mistrzostwo Polski. Lojalność była najważniejsza, no oczywiście. Teraz już tych dylematów nie masz, mam nadzieję, że zagrasz w niedzielę. 7-1-4-2. Czy klub jakoś stara się wpływać na kibiców? Marek, orientujesz się? No. Apele skutkują, coś się robi. Ja myślę, że... No, ciężko jest może z tym walczyć. Na pewno działacze robią coś w tym kierunku. Na pewno są odpowiedzialni za to, żeby zapewnić bezpieczeństwo na stadionie wszystkim kibicom, którzy przychodzą. Ja myślę, że do tej pory wywiązują się bardzo dobrze i jestem pewien, że te derby przebiegną w atmosferze spokoju na trybunach, ale pod wpływem wielkich emocji poprzedzających te widowisko piłkarskie. Maciek, Arka coś robi, żeby nie było rozpierduchy? No ja mam nadzieję, że nie będzie i tak Marek powiedział, wierzę w to, że nie będzie, a klub na pewno robi, też ma wpływ na kibiców. Jasne, no nigdy nie można być pewnym, co ktoś wymyśli, tak, ale podejrzewam, że ze strony klubu jest robione wszystko w tym kierunku, żeby jednak wyjazdy organizowane dla kibiców też przebiegały w spokojnej atmosferze, żeby przede wszystkim skupiać się na dopingu. Mamy pytanie jeszcze od Jarka. A cześć Jarek. No to zadawaj pytanie. No. Ja myślę, że
Na pewno są jakieś wytyczne przed meczem, ale czasami piłkarze czują, kto jest w jakiej dyspozycji. Na pewno nie bałbym się odpowiedzialności i zrobiłbym wszystko, żeby strzelić tego gola. Jaki był efekt, to no, tego nie da się przewidzieć. No mówię, na pewno zrobimy wszystko, żeby strzelić bramkę i to w takim meczu derbowym. No właśnie, ten mecz derbowy już w niedzielę, to trzymamy kciuki, żeby to było fantastyczne. W niedzielę na stadionie w Gdańsku.